Policjanci na miejscu pojawili się w środę około godziny 14. Zostali wezwani przez właściciela budynku położonego przy ulicy Podgórze na wzgórzu Świętego Wojciecha. Ten stwierdził, że do budynku się włamano i zaalarmował funkcjonariuszy policji. Sam budynek był od jakiegoś czasu opuszczony i niszczał. Gdy w budynku pojawili się anarchiści, pustostan przeszedł kilka remontów mających na celu przystosowanie go do nowej roli, miejsca spotkań kulturalnych, warsztat. Problem, jak rozumiem, polegał na tym, że w ruinie, która stała od, nie wiem, chyba 4 czy 5 lat, całkowicie spleśniała, zapadająca się z pokrzywami zarastająca, grupa młodych ludzi jakoś własnymi siłami postanowiła to wyremontować i zaopiekować się tą przestrzenią. No i tak zrobili. Przyjechaliśmy ostatnio z dłuższego pobytu i zapraszali nas jutro na wejście w ogóle z możliwością oglądania jakichś prac plastycznych i tak dalej, także myśmy się z dziećmi wybierali. Podczas akcji, w którą zaangażowano około 20 policjantów, budynek został otoczony, zaś samych anarchistów, którzy pozostawali w środku, wzywano do opuszczenia pustostanu. O bezzasadności interwencji policji mówiła obecna na miejscu Katarzyna Czarnota z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów. Interwencja jest niezasadna, ponieważ jeżeli właściciel dzisiaj stwierdził, że nie życzy sobie, żeby ktoś przebywał na tamtym terenie, no niestety musi się pogodzić z tym faktem, że to są jego lokatorzy, ponieważ już tam przebywają ci państwo od 5 miesięcy, czyli zgodnie z prawem, zgodnie też z artykułem 1046 KPC, oni po prostu są lokatorami, czyli wszelkie roszczenia na drodze pomiędzy nimi a właścicielem powinny się odbywać na drodze sądowej. Na miejscu obok anarchistów i uzbrojonych policjantów pojawili się także mieszkańcy pobliskich terenów, którzy byli mocno zdziwieni postawą policji. To jest po prostu śmieszne, że na zwykłą interwencję przyjeżdża policja z bronią gładkolufową. Jestem zaskoczona tą całą jakimś takim teatrem, który się tu odbywa. Mamy, nie wiem, 5-6 radiowozów i policję z długą bronią. Jeżeli chodzi o niezasadność też interwencji policji, jest to sprawa, która jest bardzo podobna do sprawy rozpatrywanej przez Strasburg. Tamta dotyczyła wrocławskiego Skłotu i sprawy Agaty Parencji Piotra Rachwalskiego, którzy jako mieszkańcy Skłotu na nielegalną interwencję policji odpowiedzieli skargą do Strasburga. Strasburg oficjalnie stwierdził, że domy zajmowane po prostu pustostany są miejscami zamieszkania i jest to jest po prostu, nie można tak sobie teraz wejść i wyrzucić stamtąd mieszkańców. Po godzinie 16 w stronę demonstrujących policjanci wypuścili gaz. Dwie osoby wymagały hospitalizacji. Gdy ostatecznie policjanci weszli do budynku, okazało się, że jest on pusty.